bezpośrednio po żniwach w całej Polsce chłopi dostarczają państwu zboże z nowych zbiorów. Chłopi ze wsi podwarszawskich jadą manifestacyjnie na punkt skupu w Legionowie. Wzorowi gospodarze i obywatele, chłopi z gromady Nowa Wieś w województwie gdańskim rzucili wezwanie do przedterminowej dostawy zboża. Sami z honorem wypełnili swoje zobowiązanie. Do 15 sierpnia wykonali roczny plan skupu zboża. Chleb dla miasta to chleb dla chłopskich dzieci, dla klasy robotniczej, dla ojczyzny ludowej, która zmieniła chłopską dolę. Urodzaj był dobry, cały kraj pomógł w żniwach. Pierwsze pieniądze na nowe plony przydadzą się w gospodarce. W pobliżu Nowej Huty w Zesławicach uruchomiona została nowa wielka cegielnia. Przy wydobywaniu gliny pracują jeszcze kopaczki. Niedługo ruszy tu specjalna kolejka linowa. Zesławice będą jedną z najlepiej zmechanizowanych cegielni w Europie. System automatycznych maszyn wyeliminuje ciężką pracę ręczną, uniezależni produkcję od pogody. Zofia Szewczyk nauczyła się nowego zawodu. Opanowała obsługę mechanicznych agregatów. Po wyjściu z suszarki poglądowa próba wytrzymałości. Dobre cegły produkować będą Zesławice dla Nowej Huty. Do portu w Gdyni wchodzi Batory. Tym razem nie z normalnego rejsu do Indii. Przywozi z Helsinek ostatnią grupę naszej ekipy olimpijskiej, a wśród nich bokserów. Zygmunt Chychla, mistrz olimpijski, przywiózł do Polski złoty medal. Antkiewicz, zdobywca srebrnego medalu, zrobił radosną niespodziankę wszystkim miłośnikom sportu. Wielotysięczne tłumy zebrały się w porcie na powitanie naszych olimpijczyków. Ludność Gdyni i Gdańska, delegacje sportowców i zakładów pracy witają serdecznie tych, którzy spisali się najdzielniej z całej polskiej ekipy olimpijskiej. Antkiewicz odbiera teraz najmilsze gratulacje od córeczki i żony. Żona i matka witają Chychle, który wywalczył największe zwycięstwo w historii polskiego boksu. Współautorem tego zwycięstwa jest także Felix Sztam, najtroskliwszy opiekun i trener naszych bokserów. W lotnisku warszawskiego aeroklubu Ligi Lotniczej odbyły się pierwsze w Polsce ogólnokrajowe zawody spadochronowe. Udział wzięli najlepsi skoczkowie z całego kraju. Anna Franke dzielnie reprezentowała kobiety spadochroniarki, zajmując 8 miejsce. Zawody przewidywały 3 konkurencje. Oto pierwsza z nich. Skok z wysokości 400 metrów. Wylądować trzeba w tym kole o średnicy 100 metrów. Dobrze, lądowanie wewnątrz kola. Piloci samolotów szkolnych pracują niestrudzenie. Muszą trzykrotnie wywieźć każdego zawodnika.
sprawne lądowanie wymaga długiej zaprawy i doskonałej kondycji fizycznej. Sędziowie punktują styl skoku, otwarcie spadochronu w określonym czasie, lądowanie i sprawne zwinięcie spadochronu. Uwaga! Skakać będzie Wójcik, zdobywca pierwszego miejsca. Piękny skok z 1200 metrów z opóźnionym otwarciem spadochronu. Sport spadochronowy ogarnął tysiące młodzieży Polski. To piękny sport dla młodych, silnych i odważnych. Dla przyszłych polskich lotników. W Cieplicach Zdroju otwarty został Międzynarodowy Obóz Pionierów, zorganizowany przez Ministerstwo Oświaty i Zarząd Główny ZNP. Na obozie nasi harcerze spotkali się z pionierami koreańskimi, niemieckimi, bułgarskimi, czeskimi i węgierskimi. Piękny Dom Pionierów mieści się w dawnej rezydencji niemieckiego magnata dolnośląskiego. W Palacowym Parku największym uznaniem młodziutkich gości cieszy się basen. Szybko nawiązują się pierwsze przyjaźni i znajomości, mimo trudności językowych. A wieczorami przy wspólnym ognisku pionierskim każda grupa opowiada o swojej ojczyźnie piosenką, tańcem i deklamacją. Każde z tych dzieci zawiezie do domu wspomnienia ze szczęśliwych dni spędzonych w Polsce. Węgierska Republika Ludowa, Kazincz Barcika. Budowa wielkiej elektrowni i kombinatu chemicznego to jedna z największych inwestycji węgierskiego planu pięcioletniego. Józef Geiger kieruje montażem wielkich prefabrykowanych elementów. Towarzysze węgierscy osiągnęli wysoki poziom mechanizacji robót budowlanych. Tejsza elektrownia będzie jedną z największych w Europie. Wokół kombinatu, wśród starych wiosek i uprawnych pól, rośnie 40-tysięczne miasto Kazincz Barcika, węgierska Nowa Huta. Stolica radzieckiej Mołdawii, Kiszyniów. Do budownictwa mieszkaniowego materiału dostarczają położone w okolicy kamieniolomy. Radziecka technika zmechanizowała wspaniale pracę w kamieniolomach. Ten imponujący kombajn wprost ze skalnych ścian wypiłowuje bloki i kamienne elementy określonych rozmiarów. Na budowie pozostaje już tylko ostatnia precyzyjna obróbka. I z pięknego kamienia można budować nowe gmachy. Nowe gmachy i domy mieszkalne Kiszyniowa wyróżniają się architekturą bogato stosującą kamień.
jedną z ostatnich budowli Kiszyniowa jest wielki stadion sportowy. Lotnisko w Pekinie. Pierwsze kobiety lotniczki w Chinach Ludowych witają dowódcę chińskiej armii wyzwoleńczej Chu Te. Kobiety Chin Ludowych, wyzwolone z wiekowego jarzma przesądów i upośledzenia, stanęły u boku mężczyzn jako towarzyszki nauki, pracy i obrony ludowej ojczyzny. Na apel partii wiele z nich wstąpiło do wojsk lotniczych. Po 3 latach szkolenia powstała pierwsza grupa kobiet lotniczych. Załogi lotnicze siadają do samolotu. Odbywa wyznaczony przez dowództwo rajd. Cała obsługa to kobiety. Od steru pilota po kabinę radiotelegrafu. Tysiące bohaterskich kobiet chińskich walczyło o wyzwolenie. Miliony wolnych kobiet stają dziś w szeregach budowniczych siły i bezpieczeństwa ludowych Chin.